Witajcie w holu. Cześć. Witajcie w holu. Tak, dzisiaj będzie hol z Oszą. Zgodnie z obietnicą przychodzimy do Was z holem, który najprawdopodobniej będzie się składał z dwóch części, ponieważ trochę tego jest. I na początek chciałabym powiedzieć, że Artur wygrał konkurs w Oszą na, że tak powiem, odgadnięcie. Tytuł nosił "Zgadnij, ile to waży". Czyli zgłosiło się ileś tam osób w punkcie obsługi klienta, które miały zgadnąć, ile ważą orzeszki, tak? Orzeszki, tak. Orzeszki ziemne w skorupkach, łupinkach. No. Trzeba było tak na rękę i mniej więcej odgadnąć. Były trzy osoby, tak, które zgadywały. Tak, tak. No i Artur wygrał, był najbliższy prawdy. I wygrał taką bombonierkę. I ta bombonierka to będzie przeznaczona dla mnie, bo to są wiśnie w białej czekoladzie. A Artur za białą czekoladą nie przepada, a ja uwielbiam. Także wygrał dla mnie nagrodę. Wiedziałem, co robię. No, także, a ona jest naprawdę dosyć szeroka, ta bomboniera. Myślę, że trochę tu jest tych wiśni w czekoladzie. To są chyba w jakimś tym, w likierze albo czym to jest? Ty, wiśnie w alkoholu. No, ale w białej czekoladzie. No dziwa. Czekolada biała. Białą czekoladą. No to bo to są wiśnie w alkoholu, ale w białej czekoladzie. Ale ja. No. Ktoś z Was coś takiego? Ja nie jadłem. No ja jeszcze też ja nie jadłem. Ja tym bardziej w życiu nie będę, bo ja... Ja jak w ciemnej czekoladzie są, to nie przepadam, ale jak w białej, to jeszcze nie jadłam, więc zobaczymy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak no jakiś czas temu też Wam pokazywaliśmy, wygraliśmy konkurs w Oszą na najdłuższy paragon. Też już o tym mówiłam we vlogu. I wygraliśmy ten konkurs na najdłuższy paragon. I tam było dosyć dużo słodyczy, także no naprawdę... Ale w tamtym konkursie już naprawdę dużo osób brało udział. W filmie, w którym jedziemy na ryby, jeśli chcecie, to tam na tym filmiku jest... To, co wygraliśmy. Wzmianka o tym i pokazane to też jest, tak. co było, jak paczka wyglądała. A jeśli chodzi o mnie, tutaj znowu coś mi wyskoczyło. Ja to zdezynfekowałem tak ostro. No i strupek mi się zrobił teraz. No, także żadnego Adidasa nie mam, jeśli o to chodzi. No, a teraz pokażemy Wam. Dzisiaj to byśmy na 100% wygrali konkurs na najdłuższy paragon, ponieważ nasz paragon jest. Taki długi. Także widzicie. On ma ponad metr długości, także naprawdę powiem szczerze, byłoby z czym poszaleć. I wydaliśmy, gdzie tutaj jest kwota? To jest kwota. 636 zł i 33 grosze. No także, co ty tam robisz z kotem? No właśnie. No. Dobra, to w takim razie zaczynamy hol. Ja będę po prostu Arturowi wszystko podawała, a on będzie Wam opowiadał. Tak. Co i jak. I Rudy też będzie Wam podawał. No. Proszę, Rudy też będzie podawał. No on. Ten ptaszek mały. Ojena. Cześć. Jak fajnie jest, jak ja się cieszę, wiecie, że mogliśmy mu pomóc. Zresztą pomogliśmy jednemu i drugiemu kotkowi. Tak, i jeden i drugi potrzebował pomocy. Tak, jeden i drugi nie miał domku, a teraz już ma. Dobrze, to ja zacznę od tej strony. Tak, dla odmiany. Dobrze. Dla odmiany zaczynamy od warzyw. Tutaj mamy piękne warzywa, popatrzcie, jakie ładne. Pokażę Wam papryki, jakie ładnie wybarwione są. On będzie teraz zakłócał. No. Dobra, no to opowiadaj, ja się nim zajmę. No, popatrzcie, piękna papryka, co? No, on krzyczy, on mówi. Ale czekaj, bo czarny też będzie chciał. No to wiesz? Podzielę ich. Jena. Ale to byś musiała przypilnować. Dobrze. Żeby jeden i drugi zjadł, a ja tutaj pokażę już myszko.
No, także papryczka. Ta akurat papryczka było 4 zł 38 zł kilogram kosztował. No. I to jest papryka czerwona. Także tak. Teraz pokażę wam pomidorki. A myszko, żeby oni sobie... Spokojnie, są oddzielnie. Tak? Teraz pokażę, tu już kochanie pokazałem. Dobra. Tu mamy pomidorki, popatrzcie. Też ładne. Dużo pomidorków kupiliśmy, nie? Ładny pomidorek. I nie ma wagi. Nie, bo ja zdjęłam, bo tam się siatka się porwała, wiesz? Za to ja pamiętam, że kot był na wadze 100. Kot? Kot był 100, się wcisnęło stówę i cena wyskokła. Aha. Proszę uprzejmie, kochanie. Dobrze, no to teraz wszystkim znany szczypiorek. Tak, popatrzcie. I ten szczypiorek, popatrzcie, za złotówkę. Zobaczcie, jakie cebule ma piękne. No i tutaj też jest nawet niczego sobie, chłopak. Takie włoskie ma ładne. Widzicie? Chłopak. Aha, to jest, i tu, oni tu napisali o tym, że to jest cebulka dymka. No, no cóż, może być cebulka dymka. Dla mnie to jest szczypiorek. No, szczypiorek wyrasta z głowy. To są włoskie, jego, tak. Dokładnie. No i w Lidlu jest o tyle inaczej. Może to komuś się podobać, może się nie podobać. Mi się akurat nie podoba. Było fajnie, dopóki było to właśnie wszystko w folii. Tak, bo był świeży. Tak, i to włoski nie wysychały. A teraz to mam takie wrażenie, jak obserwuję, to jest takie już, no nie wiem. To jakby to... No po prostu wysycha. No, jest bez folii w sklepie i on jest nie dość, że zwiędnięty. No wygląda jak 10 nieszczęść ten szczypiorek. A ten jest ładny, widzicie. No. Także tak. Tutaj. Proszę, kochanie. Tu mamy półkilogramową głowę brokułu. Taka ładna. Bardzo ładna. Bardzo ładny brokuł był, no. I taki spory dosyć jest. Jak buława. No, ładny. A tu są cukinie, popatrzcie. Placuszki z cukinii, mysza robi czasami. Bardzo fajne są. Mm-hmm. I też te babeczki, które robię na słono, to też... O, i babeczki też. Ta cukinia, ona weszła od jakiegoś czasu już do naszego jadłospisu. Myśmy kiedyś tak z cukinią nie mieli do czynienia. No bo fajne rzeczy można z cukinii. No, popatrzcie. I teraz ta cukinia została nabyta za 2,48 zł grosza za kilogram. 2 zł i 48 groszy. Teraz tania jest cukinia, za kilogram. No, jeśli chcecie sobie kupić, jeśli macie ochotę. Ta cukinia ogólnie, tak widzę, że ona bardzo, bardzo wielu potraw pasuje. Tak, no naprawdę, można, wiesz, różne kompozycje robić. Proszę. Jak... Poproszę, drugi... Boże, że on dychać nie może. Bo ja go złapałam, tak. Nie, no teraz drugi, patrz, oni się najedli. Tak, i teraz będą fikać. Tak. Oni, teraz ja, my wam pokażemy. Teraz my wam nie damy nagrywać. Tak. Teraz my wam nie damy on mówi, nagrywać. Dawaj, co macie tam, co masz tam fajnego? Chcesz zęby? Dawaj. Masz. Jecie. Nie, już nie. Jecie. Dobra. Koniec. Patrzcie, marchewka nawet nie specjalnie taka wyrośnięta, nie jakieś giganty. Wiecie, nie za bardzo sypali, nie? Tego tam, co tam było. I tu jest akurat za złoto 18. A wiecie, że sok z marchewki bardzo fajnie wpływa na cele, nie? Jeśli macie sokowirówkę, to bardzo fajnie. Można sobie napić się, on jest taki słodkawy. Wiecie zresztą chyba, no co ja będę mówił. Właśnie. Jak smakuje sok. A tu jest osławiona makrela i późniejszy produkt z makreli z udziałem ogóreczka, tak? Konserwowego? Konserwowy albo kiszony, zależy, tak? Jaki mam. I jajka, tak? Jajko. I powstaje
pasta z makreli. No ale jeszcze trzeba pietruszkę. Majonez, aha, jogurt naturalny. Aha, no to widzicie, to wszystko co się składa na tą na ten produkt, na ten... Co to on krzyczał? Tak. Mój, dawaj. No dobrze. A to jest co? Wiecie co to jest? Gdzieś alarm wyje. Mysza poszła zobaczyć, czy to nie aby nasze auto w garażu. Ale to nie nasze, no bo to by było tutaj, wiecie, głośno. No i to jest, wiecie co to jest? Co to jest? Wiecie? Nikt nic nie mówi? Myszko? A, nikt nic nie mówi. No z widowni, ktoś coś powie. No nie wiedzą, no nie wiedzą. Kto to, co to jest? Z widowni, proszę. Seller. No, brawo. Brawo, chociaż ktoś z widowni powiedział. No to auto komuś. Popatrzcie, buraczki, te ziemniaczki też są fajne. Ja preferuję, jeśli o to chodzi, to duże ziemniaczki. Nie trzeba tak, no, bynajmniej nożykiem tak operować tutaj tego. Duży, skraca się czas, jeśli chodzi o robotę. Rzodkiewka, prawda? To już pokazywałeś? Nie, kochanie. Mamy rzodkiewkę tutaj, proszę, bardzo ładna też jest. Patrz, co oni tak, co ten, co? No oni chcą też. Co ty stary szukasz tutaj? No oni mówią, dawaj. O, oni po prostu się nudzą, patrz. Oni nie wiedzą, co oni mają robić ze sobą. To jest to. Jak macie kota albo psa, to oni wiedzą, w którym momencie się odezwać. Oni to bardzo dobrze wiedzą. I teraz popatrzcie, tu jest pieczareczka, to mysza też, wiecie co robi z pieczareczki. Dużo rzeczy. No, ona bardzo dużo rzeczy robi, tych potraw jest bardzo dużo, do których ona używa te pieczarki. Nie no, oni tutaj mi zakłócają. I teraz ta pieczareczka była po 5 zł i 69 groszy. Bardzo fajne, popatrzcie. Pieczareczki. Ja nie... I duże i mało obierania będzie. Ja zwykle mam tendencję do tylko umycia pieczarki i do od razu, wiecie, ja tam nie ściągam tego tej skórki z kapelusza. No niektórzy ściągają, niektórzy nie ściągają. Różne szkoły są. Co oni wyprawiają? Oni przecież się zakłócają. Przyszli i zakłócają wszystko. No tu są cebulki. Cebula, sok z cebuli, każdy chyba wie jak jest zdrowy. Jak się przyrządza, są dwie wersje, na ciepło, na zimno. Mysza akurat preferuje na ciepło, ja preferuję na zimno sok z cebuli. W przypadku infekcji też jest zalecana cebula, przeinhaluje nas dobrze zawsze. I tu mamy tą inhalację w tej postaci akurat za złoty 30 złoty 30 kilogram. Czekaj, ile to waży? Czekaj. Masz konkurs? To jest kilo 20. Nie, 17. Prawie kilo. Prawie kilo. No to widzisz, a nie wiem, czy to dzisiaj zgadza. No. Jak to ci się udało? Wiecie? Jak to ci się udało? Patrz, teraz tam poszedł sobie konfika, to nie no. No niech tam tak. Tu mamy... A patrz jaki... Makaron na spaghetti, proszę. Bardzo ładny makaronik. Akurat tu są dwie paczuszki. Wiecie jak... A co oni... O, to jest to. Oni się wyspali, wiecie, najedli. A teraz trzeba pofikać. A to, tak, i to jest, przepraszam, bo tak odbiegam od tematu. I to jest makaron z pszenicy twardej. Bardzo ładny. My ogólnie lubimy, no ja bardzo też lubię potrawy z makaronu. Tu mamy makaron razowy, 100% z pszenicy durum też. Pół kilograma,
Który szybciej dochodzi, jeśli chodzi o tamten pszeniczny, chyba szybciej dochodzi w wodzie, co? Tu mamy makaron też. Też z pszenicy. Proszę bardzo. Ale nie durum. Tylko co? No to nie jest tego, to jest jasne. To jest bardzo dobre, taki do, wiecie, do gulaszu, do jakichś takich innych, nie? No co im tu zakłócają? Do gulaszu nie, tylko do takiego z sosem jakiś. No do gulaszu czemu by nie? A co, gulasz musi być tylko z ziemniakami? No, ogólnie jemy tak. I tu mamy jajeczka. A te jajeczka to są jajeczka. To są jajeczka, panie. 20 dużych jaj. Chciałem powiedzieć, czy z wolnego, czy z zamkniętego, czy z klatkowego, czy z jakiego. Nie dopatrzyłem. Bałem się. Tu mamy cukier trzcinowy. Dwa cukry. Nierafinowany. Dla Auchan akurat ta firma wykonała, czy to Auchan? Nie. Tak, dla Auchan. Wyprodukowano dla Auchan, Santé. I bardzo dobra cena jest, bo niecałe 4 zł. Tak niecałe 4 zł kosztowało to. Ten pink. Energia. I bardzo dużo, słuchajcie, bardzo dużo cukry w ogóle mają w sobie tego. Energii. No. Co? I tu mamy tak. Mi chodziło. O co ci chodziło? Że ty masz mówić z energią. Tak siedzisz i tak. No jak grzecznie mówię. Jak grzecznie mówię do ludzi. A ja miałem, że powiedzieć. Ja nie, że cukier. Tak. No to co? A co ja grzecznie mówię do ludzi. No taki mam film dzisiaj. Że grzecznie dzisiaj. Jak sobie piję, to będę już niegrzeczny. Tu mamy kaszę gryczaną, widzicie? Z oliwką, tutaj się akurat skomponowała i cebulką. O, taka ładna nawet. Widzicie, na zdjęciu oni jakąś taką chyba wybierają ładnie tą kaszę. O, to jest ryż. Też piękny. Wszystko jest piękne. U mnie cholera dzisiaj. Popatrzcie. No. Aż much leciał. Oni mi tu nie dają żyć. No, jak ktoś, wiecie, chce, żeby nie za bardzo utyć, zdrowym być, to właśnie tak kasze, zboża, wszelkie, nie? Ciemne makarony. No, ciemne makarony, ciemny chleb. Dużo błonnika. Wiecie, do czego błonnik należy. Oto bardzo błonnika. Tu patrzcie, mamy pistację. 300 gramów. Tu mamy następne 300 gramów. Także będziemy sobie chrupać. Będzie co robić. Będziemy chrupać, będziemy chrupać. No, będzie chrup, chrup. Co znowu chcesz? Dobra, teraz pokazuję, ale tylko tylko pieprz. Oto tak pieprz wygląda, wiecie jak pieprz wygląda prymata. Ziarnisty. Tu macie składniki, jeśli was interesuje. Składniki na gulasz cielęcy. Patrz, gulasz cielęcy z pomidorami akurat. I. A to jest tylko na ten gulasz, a nie podane jest z czym tu podawać, jeśli chodzi o ziemniaki czy makaron. Dobra, to odkładamy. Bardzo fajnie. O, do grilla znowuż. Znowu do grilla. O, będzie grill znowuż. Nieźle. Czyli mysza przewidziała, antycypowała, że po świadomości, że grill będzie. No. Czyli będzie jeszcze dobra pogoda. Bo myszy, wiecie, każda mysza ma też instynkt. Jeśli chodzi o ten. Wiesz? Co mówisz? Mówię, że każda mysza ma swój instynkt.
Mysza? Jak zwierzątko, no, że przewidziałaś, że będzie dobra pogoda i wziąłeś przyprawę do grilla. No musi być jeszcze. Tu mamy, widzicie, przyprawa do kurczaka, bardzo fajnie się sprawdza, bardzo fajnie smakuje. Są różne rodzaje takiej przyprawy, są pikantne. Ale prymat jest naprawdę smaczny. To jest akurat, akurat pikantna. Są takie stonowane, też styl klasyczny. No różne są takie, wiecie, nie? Wiecie, ja w wojsku byłem kucharzem. Także ja się trochę na gotowaniu znam. Nie jest to takie gotowanie i przystrajanie, wiecie, jak w jakimś lokalu kategorii, że tak powiem, S. No ale znam się. Co trzeba, zrobię. Tak, były takie promocje. Bez problemu. Tak jest, kochanie. I tu mamy tak. Pieprz cytrynowy i bazylia suszona. Proszę bardzo. I tu mamy lasania z pomidorem i bobem. Jeśli chodzi o bazylię, tu mamy przepis, ktoś nam polecił. Znaczy, ktoś, prymat poleca. A w wypadku prymatu mamy dorsz zapiekany z masłem migdałowym. Jeśli was interesuje, w każdym z tych prymatów widzę, dają przepis. Ale tu też widzę, nie tak. Są ostatni. Z tej Appetity. Też dają. To jest kurczak z grilla. O cholera, będą jeszcze kurczaki z grilla? A to nawet jak pieczesz w piekarniku, to możesz dać taką przyprawę. Ale w sumie ty mówisz, że powiedz energię, a ja, no tak, jest energia. No. Dobra, ja cię, kochanie, zaraz puszczę i ty będziesz. Nie, ty, ja podaję. Kochanie. Grill pikantny, z Appetity. O, tak wam pokażę, bardzo ładne. Widzicie? Złoty 70 groszy, a ten 80 groszy, przyprawa do kurczaka. A przypraw tu jest, cholera, tu będzie... Kacji otwieramy, czy co? Kurwa, przypraw jak głupi. No, zaszalejemy trochę, jeśli chodzi o... Zaszalałam normalnie, jeśli chodzi o przyprawy. No, naprawdę. No bo nie miałam jeszcze takiego czegoś, skrzydełka Kentucky. No to stwierdziłam, wiecie, jak nawet jak w piekarniku się robi, to można tak sobie przyprawić. No i Mysza będzie mówić teraz o przyprawie. Tego jeszcze nigdy nie miałam, to z myślą o tobie wzięłam. Marchew? Pikantna mieszanka z pieprzem. To są takie różne warzywa i pieprz, wiesz o co chodzi. No to powiedz nam wszystkim. To jest coś takiego. No i... Po prostu tutaj jest napisane tak, przyrządzenie, ułożyć całe papryki na blasze do pieczenia wyłożonej folią aluminiową i piec w piekarniku nagrzanym do 200 stopni do momentu pojawienia się pęcherzyków na skórce. Następnie obrać papryki, pokroić w 4 części, wyciągnąć gniazda, wymieszać z pozostałymi składnikami, marynować około 30 minut. Podawać jako przystawkę lub jako... dodatek do dań z grilla. Można podawać ze świeżą bagietką jako przystawkę. I to jest przepis na paprykę słodko-kwaśną z dodatkiem pieprzu na 2 porcje. No i to jest, no nie wiem, jeszcze tego nie miałam, ale mi się wydaje, że to będzie fajne, bo tutaj jest tak. Doskonała kombinacja pieprzu, ziół i przypraw sprawia, że pikantna mieszanka z pieprzem jest idealnym składnikiem wszystkich dań, do których pasują lekko pikantne i aromatyczne mieszanki przypraw. Wspaniała do mięs, ryb i potraw z grilla. Znakomicie komponuje się z dodatkiem, z daniami z warzyw. Więc wiecie, no ja często robię jakieś warzywa, nie? Tak, kotku, no. Tak. A zobaczymy, jak to smakuje, a może będzie pyszne. A zioła prowansalskie? No gdzie odkładasz? Zioła prowansalskie, proszę. Papryka ostra, proszę. Suszone pomidory z czosnkiem i bazylią. Jeszcze nie miałam. No, Mysza cię zaszalała. Naprawdę z tymi przyprawami ona dzisiaj, ja wam powiem. Jeszcze nie miałam. Także zobaczę. Pieprz czosnkowy, bo mi się kończy. Sól czosnkowa, bo też mi się kończy. Przyprawa do ziemniaków.
Proszę bardzo, zapiekaneczki z ziemniaczkami, normalnie bomba, rewelacja. Nie, i no papryka... ja o czymś takim pierwszy raz słyszę, żeby w ziemniaki. No jak to? I papryka słodka. Jak to pierwszy raz słyszysz? Przyprawa do ziemniaków? Tak. To co to jest, żeby ziemniaki przyprawiać? No to jest taka przyprawa, która no, składa czego? Się, ja ci powiem. A ja ci powiem wszystko. No to powiem, a nie, składniki. No. Czosnek, owoc, kolendry, papryka, słodka, cebula, kminek, majeranek, liście kopru, czomber, nasiona kopru, pieprz czarny, chili. No. Czyli co? Czyli, widzisz, no nie musisz przyprawiać, tak? No. Wszystkim, tylko masz tutaj taką mieszankę, no, a to są same ziołki. To widzieliście? Tak, ja już pokazywałam. To... Widziałeś to? Widziałaś? Omega. Patrz jaka mega. Jaka mega? Mega omega. Filety z makreli w sosie pomidorowym. I mam ileś tam sztuk, bo była fajna cena. Tak, ma tu cztery sztuki. Cztery sztuki, tak. Bardzo ładnie. Cztery. Dobra, teraz usiądź ty. Sasia? Tak. Dobra, teraz ja trochę porządzę. Omega. To omega. Proszę. Proszę mi podawać. Ja ci podam. No i nasze, wiecie, chlebki, które kupujemy... A może kupujemy, drinka chcesz od razu? Które kupujemy w Auchan, to zawsze takie chlebki, jakie jesteśmy. Także trzy chleby zakupiliśmy. O! I one mają długi termin ważności, więc nawet jak już ten... Będziemy, jak już nam się skończy to pieczywo, które mamy, to po prostu... Tego nie było jeszcze. Było. Ja to tylko tam zaniosłam. Tak? Ja ci chciałem w bambuko. Ja ci dam bambuko. I teraz tak. Dwie puszki kukurydzy Bonduel, ponieważ no, wychodzi na to, że Bonduel jest najlepsza, najsmaczniejsza. Jeśli macie inne zdanie, jeśli uważacie, że z innej firmy... To nie macie racji. Jest smaczniejsza niż Bonduel, bo my się zawiedliśmy ogólnie. To dajcie znać, no wiem, że ona jest droga, no ale wiecie, jak mamy zjeść z niesmakiem jakąś tańszą, no to też nie ma sensu. I kupił Artur dwie takie taśmy. Ale dlaczego? Malarskie. Ale Myszko, bo ja myślę, że opowiesz jeszcze o tym, jak ostatnio nauczyliśmy się ją przyrządzać. I będziemy kończyć i będziemy zaczynać drugą część. Dobra. Z puszki bierze się. Wylewa ten sok albo wypija, zależy jak kto lubi, i wtedy na talerz na to się kładzie trochę masełka do mikrofalówki na 2-2,5 minuty i wtedy taką gorącą się zjada, jeszcze można posypać solą i normalnie łyżeczką, pycha naprawdę, tylko musi być dobra kukurydza, bo jeśli jest niesmaczna, taka smakuje za niczym, za kapciem, no to niedobra. No, także to by była pierwsza część holu i będę Was zapraszać w tej chwili na drugą część.